Siemka wszystkim, tutaj Kapelusznik. Oto lista dzisiejszych tematów. No i ten, zostawcie co trzeba. Ten odcinek odnosi się do dwóch ostatnich rozdziałów. No i zaczynamy. Ja będę mimo wszystko podtrzymywał swoją opinię o owocu Burgessa. Teoretycznie pasuje do niego, ale dla mnie owoc siły jest zbyt prosty dla jego osoby. Brzmi jak owoc dla antagonisty z czasów Is Blue lub Kowala ze wsi. Burger to oficer imperatora i dało się tu wymyśleć coś znacznie lepszego. Typowa siła jest zbyt nudna oraz przewidywalna. Naprawdę nie zdziwię się, jeżeli Oda zrobi owoc na zasadzie takiej, że po prostu pomnaża on moc użytkownika lub coś w tym stylu. Jak najbardziej możecie się ze mną nie zgadzać w tej kwestii, lecz ja tutaj nie zamierzam zmieniać opinii. Waga postaci, jaką jest Jesus Burgess, a jaki sztampowy owoc dostał, to w moim przekonaniu nieporozumienie. W takim razie jaka alternatywa dla burgera? Otóż owoc Jozu, zgodnie z teoriami fanów, jak najbardziej by się nadał. Wyobraźcie sobie kadr z Burgessem z minionego rozdziału, tylko pokryty byłby on diamentem. Moim zdaniem to robi o wiele większe wrażenie oraz od razu czuć powagę i siłę postaci. Idąc dalej, to skoro czarnobrody, a także jego piraci polują na ekscentryczne oraz rzadkie owoce, to ciekawym wyborem byłby mityczny zon jakiegoś potwora z legend. To siłacze, jakim jest Burgess, zon cyklopa, gergulca czy innego monstrum z mitologii, siadłby świetnie. No i jeszcze jedną propozycję, jaką bym miał, to logia ziemi. Wytrzymałość, siła, brutalność przeważnie kojarzą się z mocami ziemnymi albo kamiennymi, więc również przyzwoity wybór dla podobiecznego Teacha. Jedno z kluczowych pytań, jakie zadaje sobie fandom, to kto uratuje Lowa przed czarnobrodym. Niestety chyba nikt nie wierzy w jego wygraną nad Imperatorem i pierwszą oraz najczęściej padającą propozycją jest Eustace Kidd. Powód? Po prostu z charakteru jest oportunistą i mógłby olać wcześniejsze ustalenia z Lowem oraz Luffym i przypadkiem wmiesza się w walkę. Drugą opcją jest X-Drake, który pozostaje zagadką. Co się z nim stało i gdzie jest? Nie wiemy tego. Ja obstawiam, że po prostu opuścił Wano i chce wrzucić Hawkinsa do pierdla. No ale w tej swojej drodze może zahaczyć o Lowa i Czarnobrodego. Trzecim wariantem są, jak wspomniałem w omówieniu rozdziału, rewolucjoniści. Chcący odnaleźć Sabo albo coś w ten deseń, by pływali po okolicznych wodach. I widząc Czarnobrodego, zechcieliby rewanżu za Baltigo. Jak ktoś nie pamięta, to Teach ze swoją ekipą zniszczyli wiele rozdziałów temu główną bazę rewolucjonistów. Także Law z Revo mieliby tu wspólny interes, chcąc dokopać Czarnemu. A co jeśli Law przegra i założymy opcję, że umrze? Owszem, wariantów oraz możliwości jest tutaj mnóstwo, więc historia mogłaby pójść dosłownie w dowolną stronę. To jest wróżenie z fusów, którego nie lubię. Jednak załóżmy na potrzeby filmu, że Law zginął. Przykładowo wieści o Lawie trafiają do Luffy'ego. Lekarz ma w gazetach status nieznany. I teraz tak, wcale Słomiani nie są aż tak daleko od obecnej potyczki Teacha z Lawem. Czyżby Oda planował zrobić Czarnobrody versus Luffy szybciej niż zakładamy? Wjechał Czarny na rewolucjonistów wiele rozdziałów wcześniej. Teraz by zabił Lawa. Zaczyna się na poważnie kręcić wokół poneglyfów drogi. Porwało również Kobiego. Hancock mogła zginąć z jego ręki. Teach nie siedzi na dupie i działa bardzo aktywnie. Całe potencjalne napięcie nakierowane jest wręcz w stronę Luffy'ego. Więc jak mówię, potencjalna śmierć chirurga oraz dotarcie wszystkich informacji do Gumiaka mogłyby przelać szale goryczy i rozpocząć konfrontację dwóch wielkich rywali. Szczerze to nie wpadłem na to, że Law mógł użyć owocu oraz haki jednocześnie, żeby przemienić też swoją załogę z kobiet na mężczyzn. Teraz to ma sens. Fajnie by było, gdyby też Oda to jednak pokazał w rozdziale. Natomiast nadal pozostaje do wyjaśnienia kwestia, na jakich zasadach silne haki neguje moce owoców.
działa to tylko wtedy, jak sobie Oda zażyczy, czy jednak ma to jakieś podstawy, na których bazuje. Bo negowanie mocy owocu przez Haki już mieliśmy wcześniej niż Wano. Na Marineford cios garpa w Marco był tak silny, że chłop mimo tego, iż posiada regenerację, to po całej wojnie miał bandaże na głowie. Także moim zdaniem tutaj Oda pokazuje, iż miał to w rękawie zaplanowane co najmniej od 10 lat. Teraz tylko fajnie by było i jakby wyjaśnił cały koncept tejże umiejętności. Specjalnie w omówieniu rozdziału pominąłem kwestię ciał doktora Vegapunka. Wspomniałem tylko, że podzielili się na 6 osobnych ciał. Niestety nie wiem jeszcze do końca, na jakiej zasadzie to działa. Najpierw przyjrzyjmy się całej 6. Kolejno od lewej. Yoke, Atlas, Pitagoras, Edison, Lilith oraz Shaka. I przyjrzyjmy się znaczeniu tych imion. Zacznijmy od Shaki, czyli logika, umysł i tak dalej. I tutaj pominę znaczenia oraz różne powiązania. Według mnie jedyną ciekawą informacją jest to, że jedno z powiązań prowadzi do Buddy, a w buddyzmie księżyc jest jednym z ważnych symboli. To sobie warto zapamiętać. Dalej mamy Lilith, jak wiemy reprezentuje zło. W mitologii ma tam trochę określeń i tak dalej. Ja się skupię na innej rzeczy, która mnie zainteresowała. Istnieje też coś takiego jak Czarny Księżyc, nazywany właśnie Lilith. Przypuszcza się, że jest astralnym satelitą Ziemi, bądź innym punktem astronomicznym, w którym według niektórych koncepcji zbiera się kosmiczna energia utożsamiana z siłami zła. I mamy, proszę Państwa, kolejne odniesienie do Księżyca. Kolejno mamy Atlas, czyli Gniew, i to był słynny tytan, który na swoich barkach trzymał sklepienie niebieskie oraz jeden z księżycy, czy tam innych planetoid, Saturna, również noszący nazwę Atlas. Nawiązywanie do księżyca ciąg dalszy, lub tam księżyców. Następnie wypada Joken, czyli pożądanie, i w starożytnej Mezopotamii nazwa konstelacji Wolarza brzmiała Shudun, czyli pożądanie. Mam nadzieję, że wszystko tutaj dobrze przetłumaczyłem. Potem mamy Pitagorasa, czyli wiedza, słynny matematyk, i na Księżycu mamy krater pod nazwą Pitagoras. No także nie muszę już chyba mówić, o co chodzi. No i Edison, czyli kreatywność. Słynny zwodzi pomysłów, lecz także wynalazca. I znowu krater na Księżycu posiada taką nazwę. Na końcu Stella, chyba oryginalne ciało, i Stella po łacinie oznacza niebieską gwiazdę. Jak mówiłem, nie wiemy, czy główne ciało jest oddzielone od wymienionej wcześniej 6, czy może jakiś inny wariant. Czekamy na więcej informacji. Słowem podsumowania jest grubo. Masa odniesień do kwestii Księżyca i kosmosu. Przy Vegapunku należy się spodziewać wszelakich informacji na każdy temat. Ten ark może być bardziej przełomowy niż Wano. Co do mieszkańców wyspy Egghead, to ktoś w necie zauważył olbrzymie podobieństwo do robotów z Księżyca, które spotkał Enel w swojej historyjce okładkowej. Czyżby Vegapunk był kiedyś na Księżycu albo planował się tam udać? Co konkretnie Vegapunk może wiedzieć o powiązaniach różnych ras z Księżycem? No tutaj otwiera się wiele ścieżek, które mogą prowadzić do niektórych odpowiedzi, może i nawet z pustego wieku. Najlepszym pytaniem w całej sytuacji jest, ile dokładnie oraz co konkretnie wie doktorek o tajemnicach tego świata. I tym mistycznym akcentem kończymy. Ja byłem Kapelusznik, piszcie swoje opinie w komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.